sprawa umorzona po głośnej aferze. Uniknęli kary wykładowcy nagrani. W Bydgoszczy jedno postępowanie umorzone, ale będzie kolejne. Profesor Michał Szpinda i profesor Zbigniew Włodarczyk z Centymetru Wumyk w Bydgoszczy nie poniosą konsekwencji po tym, jak wraz z profesor Januszem Morysiem z Gdańska rozmawiali o zdawalności wśród studentów. Postępowanie w tej sprawie zostało umorzone. Szykuje się natomiast kolejne, bo kontrola na uczelni w Bydgoszczy przyniosła zaskakujący efekt, inny wykładowca mógł nadużywać swojej władzy. Postępowanie wyjaśniające w sprawie nagrania na bydgoskiej uczelni zostało umorzone przez rzecznika dyscyplinarnego. Poniekąd kończy się więc sprawa profesor Michała Szpindy i profesor Zbigniewa Włodarczyka z Collegium Medicum w Bydgoszczy, którzy zostali bohaterami nagrania, które dwa miesiące temu wywołało ogólnopolską dyskusję. Obaj nie zostaną ukarani. Dlaczego? Rzecznik dyscyplinarny nie dopatrzył się w tej sprawie przewinienia dyscyplinarnego, przekazała nam dr Ewa Walusiak-Bednarek z zespołu prasowego UMK. Przypomnijmy, że wykładowcy po zdanym wykładzie nie wyłączyli mikrofonu, a ich rozmowę z profesor Januszem Morysiem z Gdańska nagrali studenci. Panowie wymieniali się spostrzeżeniami na temat zdawalności studentów w formie zdalnej. Ich zdaniem zdawalność jest zdecydowanie za wysoka i coś trzeba z tym zrobić, jak mówi jeden z wykładowców na nagraniu. Najchętniej doświadczeniem i spostrzeżeniami dzielił się profesor Moryś, który już zapłacił za pochopne wypowiedzi, stracił funkcje kierownicze na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym i nie będzie prowadził zajęć ze studentami. Podobne konsekwencje nie spotkają wpływowych wykładowców z Bydgoszczy. W ich przypadku sprawa ma więc szczęśliwe zakończenie, ale kłopot na bydgoskiej uczelni nie zniknął, a gęste powietrze nie wyparowało. Liczne nieprawidłowości kontrola na bydgoskiej uczelni wykazała natomiast, że rzeczywiście może dochodzić tam do licznych nieprawidłowości. Dlatego też specjalna komisja zarekomendowała władzom uczelni wdrożenie pakietu naprawczego, który miałby przywrócić dobre imię uczelni, by studiowanie na naszym uniwersytecie odbywało się nie tylko na najwyższym poziomie i w najlepszych warunkach, ale także w odpowiedniej atmosferze, czytamy w komunikacie. Przedstawiła też władzom uczelni 7 rekomendacji. Najciekawsza z nich dotyczy innego pracownika katedry anatomii. Studenci, którzy mieli możliwość anonimowego zgłaszania różnych kłopotów, wielokrotnie wskazywali, że z jednym z wykładowców jest duży problem. Wątpliwości dotyczyły głównie prowadzenia zajęć, a w zasadzie niewłaściwego sposobu zachowania i traktowania studentów. Komisja, mimo że zajmowała się innymi sprawami, zarekomendowała władzom uczelni wszczęcie postępowania wyjaśniającego w tej sprawie. Komisja zarekomendowała też zmianę na stanowisku przewodniczącego Rady do spraw jakości kształcenia na Wydziale Lekarskim. Obecnie funkcję tę pełni doktor habilitowany Marcin Wiśniewski, profesor UMK. Co ciekawe, profesor Wiśniewski to współpracownik profesor Morysia, obaj są członkami Ogólnopolskiej Uniwersyteckiej Komisji do spraw jakości kształcenia na kierunku lekarskim. Atmosfera napięcia wśród innych rekomendacji znalazły się też między innymi te dotyczące wsparcia psychologicznego. W pomoc studentom ma się mocniej włączyć Uniwersytecki Ośrodek Wsparcia i Rozwoju Osobistego. Inne rekomendacje dotyczą spraw związanych z samym procesem dydaktycznym. Uczelnia ma się przyjrzeć, czy studenci nie są zbyt obciążeni. Komisja stwierdziła, że poziom ostatecznej zdawalności egzaminów z anatomii i prawidłowej na tle innych przedmiotów podstawowych na kierunku lekarskim nie jest wyjątkowo niski, wynosi od 96%. W roku akademickim 2016-2017 do 100%. W roku akademickim 2019-2020 czytamy w komunikacie. Głębszej analizy wymaga natomiast dysproporcja pomiędzy poziomem ostatecznej zdawalności a zdawalnością w pierwszym terminie. Komisja wskazała także na kilka dyskusyjnych praktyk w sposobie formułowania pytań egzaminacyjnych i w ich zakresie tematycznym, brzmi jedna z konkluzji. W komunikacie czytamy też między innymi.
że pracownicy Katedry Anatomii i Prawidłowej Collegium Medicum prezentują najwyższe kompetencje merytoryczne i ogromne doświadczenie kliniczne. Jednak zdobywanie wiedzy i umiejętności, zwłaszcza w tak trudnym obszarze, nie może odbywać się w atmosferze napięcia i źle kształtowanych stosunków międzyludzkich. To zdanie de facto przyznaje, że atmosfera i relacje interpersonalne w katedrze pozostawiają obecnie wiele do życzenia. Przedstawione rekomendacje nie są tożsame z wcieleniem ich w życie. Takie decyzje muszą podjąć władze uczelni. Autor: Łukasz Szpyrka.